Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejna paczka do mnie dotarła, tym razem dosyć duża, a jest to odkurzacz automatyczny Xiaomi trzeciej generacji Mi Robot Vacuum Mop P lub też zwany Mi Robot Vacuum Mop Pro. Jest to trzecia generacja odkurzacza Xiaomi. Jeżeli będziecie zainteresowani, dajcie znać w komentarzach, to zrobię dla Was, jeżeli będziecie chcieli, taki przegląd tych wszystkich odkurzaczy od firmy Mi. Jest ich całkiem sporo, ale generalnie wszystkie należą do jednej z trzech generacji. Odpowiednikiem tego modelu jest Xiaomi chyba drugiej generacji, czyli Xiaomi V2. Tutaj jednak odpowiednik ze stajni Xiaomi w wersji Global, bo po chińsku jest to, wrzucę Wam gdzieś tutaj nazwę, taki model dosyć kodowo oznaczany STY i ciąg cyfr. Przejdźmy do samego unboxingu. Zanim jeszcze przejdziemy do rozpakowania opakowania, tutaj mamy tabliczkę. Ta nazwa to STYTJ02YM. To jest nieco nowszy model. Chiński model jest, nosi takie oznaczenie, chyba bez tego T. W każdym razie jest to ten sam model, tylko to jest wersja globalna na rynki europejskie, światowe, a tamta chińska z nieco nowszym oprogramowaniem. Waga 3,6 kg, łącznie z opakowaniem 6,3 kg, wymiary i informacja o kraju produkcji. Jest to Made in China, globalna nazwa Mi Robot Vacuum Mop Pro, tutaj jest tylko P. I są dwa kolory, czarny i biały. Ja niestety miałem do wyboru tylko wersję białą, co jest również tutaj zakomunikowane jako white. Po wyjęciu z opakowania transportowego otrzymujemy właściwe opakowanie, więc odkurzacz jest dobrze zabezpieczony. Tutaj logo firmy Mi, taki obrazek uproszczony odkurzacza, jak również nazwa Mi Robot Vacuum Mop P. Pytanie, dlaczego nie Pro? Mamy również informację w kilku językach o tym, że jest to nawigowany laserowo odkurzacz all-in-one z mopem 2100 paskali o wysokiej mocy ssącej. Informacja jest w kilku językach taka sama. Z drugiej strony mamy powtórzą to informację i tabliczkę znamionową, taką jak na zewnątrz. Odkurzacz widać, że był już otwierany, bo logo się, ta naklejka się odkleiła. Zobaczmy, co jest w środku. W środku w opakowaniu znajdziemy kolejne opakowanie. Tutaj mamy, słuchajcie, dwa elementy, gruba instrukcja obsługi, jak również pierwszy z mopów do mopowania na mokro, już z naklejonym mopem. Tutaj są wyjścia na dysze z wodą. I mamy dwa zestawy, dwie szczotki. Jedną z nich mamy na zapas, jedną należy zamontować na odkurzaczu. Co mamy dalej? Nietypowo zapakowany odkurzacz, słuchajcie. Nie w folię, tylko w taki dosyć fajny materiał. I sam odkurzacz, błyszczy się fortepianowa biel, sam odkurzacz może za chwilę. Dodatkowo mamy jeszcze zapakowane również taką fajne wielokrotnego użytku opakowania zasilacz, to jest wersja europejska. Nie wiem, czy będzie widać moc to 20
4 W, 20 V, 1,2 A, 24 W na wyjściu. Made in China, z logiem Mi i z takim wejściem. Stacja dokująca. Informacja o tym, że jest to Mi Robot Vacuum Mop Pro Charging Dock, czyli stacja ładująca i też prąd trochę mniejszy na wyjściu 20 V 1,2 A. Ostatnią rzeczą, jaką mamy, to jest pojemnik na kurz, ten większy. Razem z filtrem HEPA. A powinniśmy mieć jeszcze coś. Tutaj mamy jakiś dodatek w postaci drugiej szmatki do mopa. Jedna część jest na mokro, druga jest na sucho do mopowania. Jak widzę, w zestawie nie ma, słuchajcie, drugiego pojemnika na wodę i na mokro, ale jest chyba w odkurzaczu. Sprawdzimy to. Tak, mamy w środku drugi odkurzacz. Mamy tutaj, słuchajcie, taką fajną miotełkę do czyszczenia. I tutaj drugi pojemnik. Ten jest już łączony. Chociaż nie. Ten jest właściwy do samego kurzu. A ten, słuchajcie, jest do wody i do brudu. Jeden z nich służy do... Tak, ten jest do wody, bo tutaj ma dyszę. Dysze też bardzo, bardzo istotna kwestia. Wystają, więc to jest już ten poprawiony model, który powinien mniej wyciekać. Mamy dwa pojemniki, dwa mopy, dwie ściereczki. To w zasadzie cały zestaw. Miejsce napełnianie wody jest tutaj. Wtedy mamy mniejszy pojemnik na śmieci, ale wodę tutaj możemy zamontować i cieszyć się mopowaniem. Taka drobna uwaga, jeżeli zamontujemy tutaj pojemnik z mopem, to tutaj tymi dyszami upływa woda. Jest też specjalny pojemnik na samą wodę, ale on jest do kupienia jako akcesorium. Na razie chyba w ogóle nie jest dostępny. Mamy tutaj miejsce na zamontowanie pojemnika. Sam odkurzacz, dwa przyciski sterujące, laserowa główka do mapowania pomieszczeń. Tutaj mamy jeszcze blokady, aby odkurzacz zderzakami nie poruszał w trakcie transportu. Kiedy je zdejmiemy, mamy całość przygotowaną do pracy. Druga strona. Druga strona jest standardowa dla tego typu odkurzaczy. Mamy kółeczka niezależne. Mamy zaślepkę od turboszczotki. Turboszczotka taka, jaką najbardziej lubię, czyli gumowa i z włosiem. Najbardziej skuteczna. I tutaj musimy też zamontować jeden z tych szczotek wspomagających. Jedną szczotkę zamontujemy. Montujemy ją po prostu na wcisk, słuchajcie. I odkurzacz jest w tym momencie gotowy do pracy. Słuchajcie, robota włączamy tymi dwoma przyciskami.
Robot jest gotowy. Do pracy. Teraz trzeba go sparować tylko najlepiej z telefonem, z aplikacją Mi Home, aby zmienić język na polski, bo obsługa w języku polskim również występuje. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie zainteresowani informacją czy filmami na temat tego, jak odkurzacz pracuje. Czy chcecie też dodatkowe filmy o tym odkurzaczu? Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście postaram się dla Was taki film również nakręcić. Tymczasem łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału i oglądania innych filmów na kanale również. Dlaczego zmieniłem odkurzacz? Kończąc już ten film. Dlatego, że mój poprzedni Toadie z iLife'a V7 niestety wyzionęła ducha. Spróbuję go jeszcze naprawić, ale na ten moment prostszym rozwiązaniem i korzystniejszym był zakup nowego odkurzacza. Ten model kosztuje w polskiej dystrybucji około 1400 zł. W Chinach można nabyć go taniej. Cena, za jaką ja go nabyłem, to około 1100 zł. Cześć, do następnego filmu. Hej, hej.